Siemanko, witajcie, z strony Kasper, witam was w kolejnym odcinku. No, to nie jest żadna seria nowa, ani nic, tylko po prostu witam was w takich luźnych odcineczkach z Farming Simulator 17, oczywiście na kanale. Jest taki, po prostu, będziemy to sobie takie nagrywać, akcje takie, jakie jeszcze nigdy nie było na kanale. Czyli na przykład wykopki ziemniaków. Tego jeszcze nigdy nie było na moim kanale, stwierdziłem, że fajnie by było takie coś. Myślę, że też jakieś wykopki buraków, jakieś, no nie wiem, coś tam jeszcze się wymyśli, jakieś fajne akcje. Może jakieś tam paletowanie czegoś, tam jeszcze zrobimy też fajne akcje. Jak widzicie, tutaj znajdujemy się na mojej mapie. Jak widzicie, mam jesień, ładnie, że wszystko podpasowało. Mapa nie jest skończona, po prostu ją chciałem wziąć, żeby mieć swoją mapę. Jak widzicie, pierwszym zestawem do ziemniaków mamy John Deere'a 7430, oczywiście z ropą Killer 2, z dodatku oczywiście ropy. Po drugie, tu mamy drugi ciągnik Deutz Fahr 6185 TTV, też bardzo fajny zestawik z Grimme SL260. Akurat to jest oryginalna, też nigdy jeszcze nie używałem, ale zostałem do odwożenia. Mamy Case'a Maxima CVX 145, tam się dwie przyczepki zasławki i tam ma 14, tam ma 12 ton. Też fajny zestawik, wam powiem. Może tego nie zapomnimy całego, ale lepiej mieć więcej przyczep, jak widzicie. Jestem też chory, jak słyszycie po głosie na początku, miałem wypowiedzieć się. Jak tu widzicie, też nam zrało trochę te ziemniaczki, ale myślę, że na luzie wykopiemy. Zanim tutaj takie drzewa, on tak nie wiem czemu tak się zrobiło. Jeszcze nie doszło do jesieni. Tu jeszcze niektóre takie białe modele są. Nie zwracajcie na to uwagi, bo to wszystko będzie poprawione na dniach. Tu jest jakąś tam żwirownię, czy tam piaskownię, czy tam coś związane z zimą tam prawdopodobnie mamy. A więc co, bez przedłużania wsiądźmy sobie do John Deere'ka. Dobrze, zamknijmy sobie drzwi. Odpalimy go. Opuścimy sobie to, włączymy i możemy lecieć. Ten tondir jest w ogóle bardzo fajny, bo wszystko dokładnie jest nim animowane. Jak widzicie, całkiem ładny ten model jest sam wykonany. Jego tu widzicie, wszystko można ładnie robi, wszystko jest na IC panel praktycznie. Jak widzicie, teren to mamy zarąbisty i zrobione, jak na razie tak mi się wydaje. Też później będziemy jechać jeszcze z ziemniakami. Myślę, że tak nakopiemy gdzieś tak połowę zbiorniczka, wysypiemy i weźmiemy tą Grimmę, żeby te dwa zestawy jednak wykorzystać na tym odcinku, a nie tylko jednym kopać, jak jeżeli są dwa przygotowane zestawy. I najwyżej jeszcze raz się zmienimy, albo już dokończymy, bo po prostu tą. Jak widzicie, tu jeszcze mapa jest całkowicie nieruszona, tam widzicie, już oddali jakieś gospodarstwo. No, na razie są trzy gospodarstwa są zrobione, no, ale jedno jest, tak mówiąc, w 98% 7 jest zrobione, jedno jest tak w 65%, a drugie tak w 55%. Więc no też mapę robiłem, praktycznie zacząłem ją niedawno dosyć coś robić, tak wrzesień, październik ją zacząłem, jakiś miesiąc może dwa zrobiłem. Tą mapę zacząłem robić, jest to oczywiście mapa zachodniej klimaty, nie wiadomo czy ona jeszcze wyjdzie w ogóle do farminga. Bo i tak, na razie ją będę miał sobie ją prywatną, tylko ja ją mam, nikt nie ma inny. I tak na razie będzie. Tu widzicie, ładna taka woda też jest. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko widać. Ten direkt tam się wpada. Nie zakopuje się, no bo też na cienkich kałach to nie kopie się aż tak. Tu widzicie, kurna, jesień. Tu jeszcze, zobaczcie, sąsiody. Właśnie, ja tu wam przejdę. Tu fotoradar no stoi. Tu właśnie te pierwsze gospodarstwo, tam jest drugie, a tam jest trzecie. Tu widzicie, kurna, ale pan zobacz, to trawa tu. Tu jeszcze woda stoi. Ale ogólnie teren, zobaczcie, jaki on jest bardzo fajny. Zróżnicowany jest dosyć. Ma też sobie coś. Oczywiście. Nadal będzie też wieś ciągła się, widzicie tam górki, pagórki będą. Nie będzie tak płasko, że przez
połowę mapy będzie, kurde, prosta droga z zakrętami, może jakaś prostodzi, żeby będzie prosty teren. Kurde, tam taka mała brzuska jest, ja zahaczyłem o nią właśnie. Kurczę, no nie zadam się, bo ciężko, bo z tyłu mam skrętną oś w tej ropie. Zobaczcie, mamy 24%, tak z 2-3 przyjazdy się zmieniamy. Bierzemy drugi ciągniczek. Teraz mamy cienkie koła, więc nie gnieciemy zbytnio tych ziemniaczków, więc no nie jest też aż tak źle. Gorzej z rapą, bo rapa ma już grube te opony z tyłu, żeby ten dobrze tam pod podłoża też się trzymać. Samochody tutaj nie jeżdżą jeszcze. Ogólnie tak, będzie dużo komentarzy, czy widzę tą mapę, bo tam trochę zacząłem mówić, ale nie skończyłem. Mapa będzie wydana jak już do 19 oczywiście. No tutaj będę robił 17, ale będzie robiona pod 19, ona to jest dosyć już zrobiona. Jak widzicie, bardzo fajny tekst, też mamy teksturki tego wszystkiego, kukurydzy tego wszystkiego. Mapa będzie też, mi się wydaje, że do 17, bo jeżeli ją robię 17, to raczej będzie wydana też do 17. No ale no, nie zdążę jej zrobić w 20 dni przed premierą, no bo no, te błędy trzeba jednak jeszcze wychwycić, żeby nie było błędów. I wam powiem szczerze tak, na razie nie będę je wydawał, bo pewnie na jakąś może liczbę subskrypcji wydam, jakiś pulbień na fanpage, coś takiego może będzie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, bo mapa naprawdę, no widzicie, ona nie jest jeszcze skończona. Ona ma jakieś 35% będzie miała. No może dużo, nie dużo, no ale jednak na niej już grać można, bo ma triggery już trochę ma. Na pewno ma trigger od wsypywania i wysypywania zboża. Co tam jeszcze ma? Jakieś tam z wody, żeby napełnić, ale to płata, płatna woda będzie już wtedy. Więc też fajnie, ale ogólnie tu mi się bardzo podoba, fajny ten klimat jest tej, nie, a po prostu też może przez to się też nie nudzi ta gra w tego farminga, jeżeli ja sobie zrobię własną mapę, bo jednak każdy ma swój gust i każdy robi mapę pod swoje ten zainteresowanie, takie rzeczy. A i widzicie, mapa jest naprawdę bardzo fajna na jesień. Najbardziej mi się mapy podobają właśnie takie na jesień, one są takie dosyć fajne, bo kolory są takie dosyć, no jest niecodzienne, mówiąc w farmingu, bo zazwyczaj są tylko zielone te drzewa. Myślę, że jakieś też kozacka akcja będzie też zimę, tutaj się jakieś po śnieżanku może walnie coś takiego, pomyślę nad tym, bo naprawdę warto. No jak widzicie, jest season mod, oczywiście jest. Tutaj zostawiam sobie zawsze troszeczkę tu miejsca, żeby tu mieć miejsce na nawrócenie zestawy. One mają po 2 metry zbierają, czyli jakieś 2-3 rządki, jak dobrze chwyci. Też jest dosyć ładny ten zestaw. Ogólnie bardzo spasowało się do zestawy, bo tu John Deere ma takie fajne żółte felgi, jak to John Deere każdy ma zazwyczaj. Ropa jest cała żółta, jest też fajny zestaw. Tutaj płyniemy do ćwara, też całkiem fajny zestawek. One mają po 190 koni, mają te tontirki do ćwar. A ten case ma jakieś 150 koni, ma tam prawie. I my się trochę wykopaliśmy tych ziemniaczków tam. Tu widzicie, naprawdę mi się bardzo podoba, tak jak to powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, mapy jesienne, bo one są dosyć fajnego klimatu. Teraz ja tak się fasowałem pod, mówiąc, klimat teraz, taki wiosny, raczej poszło jakiej wiosny, jesieni już mamy. Za niedługo będzie premiera farminga, bo jak za jakieś niecałe 20 dni będzie wychodziła premiera, więc no całkiem wam powiem spoko. Ja tam się cieszę, w końcu nowe gameplaye będą się ukazywały. Dobra, jak to wysypać? O, wystaw rulę. Ogólnie się dosyć wysoko nawet podnosi, to tak mi się wydawało. No, dosyć to się wysoko podnosi. Aha, to ma tak regulować. Właśnie też widzicie, że ładnie ten brud tutaj nie będzie w tym. Na wściepie taki nie będzie aż. Nie, będzie. Myślałem, że tam jest taka siatka na dole, że ten brud mi tak przechodził. Trudno. Kurczę, cały czas ta brzuska to denerwuje mnie trochę.
Sam dałem, bo tu fajne klimatu dodaje, ale to sami denerwuje aż. Dobra, tu się stanie. Ja pierdolę, ile kamień tam będzie. Dobra, ładny zestawik. Lecimy sobie teraz po. Sobie teraz po case'ika. Dosyć fajny ten case jest. On taki będzie w 19. Tu też widzicie te wszystkie IC panele, nie IC panele, wszystko można robić. Więc możemy. O kurczę, nie chciałem tego. Myślałem, że można przesunąć to jakoś. No dobra, lecimy. Dobra, puścimy go trochę na zoo, no bo tu trzeba delikatnie podjechać. O, tak na styczkę mi powiedział, że tak chodzisz do mnie. Nie wiem, będę próbował trochę cofnąć tam. A nie, idealnie. Dobra, nakopiemy chyba cały zbiornik, całe to pole kopiemy. Koniec, chyba ziemniaczku już jest. Ile? Uuu, 30% mamy już, nieźle. Dobra, jak tu gdzieś nakręcimy, myślę, że tu wyrobimy tym case'em. Tu ja bym wjechał najchętniej przed tym fotoradar. Tutaj tak bym stał na drodze lekko. Tu jest ciągnik i mała, dosyć wąska droga. Tu jest dosyć. O, tak mi na po kamieniu pojechaliśmy. John Deere daje radę. Ja, schowajmy za chwilę, urwiemy tą górę. Tu się tu schowamy. Tu gdzie stał kejsik. Niech odpoczywa teraz on. Teraz musimy wziąć tutaj czwara i tu przestawimy jeszcze tego kejsa. Palimy tam. Ładnie tu się wszystko ładuje. Wszystko ładnie się animowane ma ten. Kurczę, znowu tak źle stanąłem sobie. Muszę trochę tam cofać. Dobra, sobie rozłożymy tą grimę. Tego się nigdy nie używałem, mam się przyznać. Naprawdę. Ani tej ropy nie używałem. Nigdy jeszcze. Ani tej grimy. Ej, to się chyba zbugowało, bo jak ropę kopałem, to wszystko było okej, a nie mogę grimy kopać. Dlaczego? Ej, to jest dziwne. Dlaczego nie mogę kopać grimy, jeżeli ropę mogę kopać? Halo? To jest dziwne. Chodzić chodzi, ale nie zbiera. No, szkoda. Czekajcie, zobaczymy jak na drugi przejazd widzimy. Czy tak samo będzie, bo trochę szkoda, bo fajny by zestaw to też jest. No nie no, chyba. Ej, patrzcie, zachwycił coś. Ej, to jest dziwne, to nieźle. Aha, tylko nie wiem, czy oni muszą być obłowionych tych ziemniaków. To nie taki fej, mówiąc. Nie, ale nie powinna. Powinna tak zbierać, no ale jednak jeden ziemniak jakiś tam poleciał niby. Powinna to zbierać. Jadę coś nawet w wrzątkach równo, no, no trudno, będziemy kopać nawet tą ropą. A szkoda, bo bym sobie pokupował taką grimę. Dobra, trudno. Ale tu się załapię. Muszę tak pojechać pod case'a, żeby wsypać jednego ziemniaczka. Więc to jest naprawdę dosyć śmieszne. Jakby nawet tu nie ma na tym. Kurczę, całą drogę to zatrenujemy za chwilę. Jeden ziemniaczek na chwilę poleci. Nawet ta taśma nie zdąży się ruszyć, a już wyleci wszystko.
Co? Zobaczcie jeden ziemniak, a cała taśma leciała, nie wiem. Skąd oni wzięli kurde całą taśmę ziemniaka, jak to kurde tylko jeden ziemniaczek był. Ja się naprawdę zastanawiam czasami. Dobra, zostawimy go. A na pewno się zastanawiam, czemu tak się stało. Dobra, to jakoś chyba wyprostujmy się tym zostałem, tak staniemy trochę na ulicy, bo tam kamień jest. Ładnie zostawię. Dobra, lecimy znowu do dżonkirka. No wiem, że muszę zapalić. Kurczę. No szkoda. Kurde, znowu ta brzuska tu mnie denerwowała, nie będę znowu tu haczył, nie? No, ta ropa normalnie to robi dziwne. Dobra, pan też ropa jest, to pokopiemy ją trochę. Żeby przynajmniej tą jedną przyczepę całą zapełnić. Chciałem tu się też przesiadać przed odcinkiem, jeszcze chwilę. Przed nagrywaniem od razu. Ten jeden cały szątek chcę tak trochę wyprostować, te kopanie. Z kamieniem tak trochę ciężko widać, czy się bierze jeden rządek, czy dwa nawet. Dobra, dokończę mam tu jeden ten rządek. 420 ziemniaczków, masakra. Dobra, jeżeli będę jechał koło blisko ziemniaków, to powinno brać te dwa rzędy, czy nawet trzy bierze na raz. To jest trochę dziwne w farmingu. Mam nadzieję, że w 19 będzie trochę poprawione, że jeżeli będę jechał obok tych rządków, to nie będę brał trzech, tylko nie będę brał w ogóle tych rządków, tylko będę jakby zgniotę te ziemniaki, tak, albo tak przychylę trochę na dół. Oj, prosto w brzole wjechałem. Naprawdę nigdy się też nie grałem na tych maszynkach, co teraz tu macie. Oj, ta przyczepa to jeszcze ją może używałem, ale tych... ten Deera, tutaj tego Case'a, do H4'a się nigdy nie używałem. No wraz z tymi oczywiście kopaczkami do ziemniaków. Jakby nawet John Tyrnia pod górkę nie ma ciężko, bo dzisiaj na godzinę kopię, ale pełny mój zrobić, a nie widać, że jakby brakuje mozy pod tą górkę. Dosyć sprzęt to jest ta ropa do ziemniaczków. Fajny sprzętik. Coś innego przynajmniej. Z burakami tak myślę, że tak pomyślę, takie trochę fest pole zrobię tutaj na tej mapie. I też będziemy sobie kopać te buraczki. Ale tu już na takim trochę większymi sprzętami będziemy to kopać już. Widzicie, tam już w ogóle tam już zamokło, to w ogóle tam. Tutaj, o zobaczcie, tu już w ogóle nawet ziemniaczków nie widać. Tam jakieś w ogóle są. Ale są jeszcze. Dobra, tam tutaj i nabiegi tam zmieniamy w tym John Deere, nie jedzie tylko. Widzę, że teraz się trochę nierówno przesiadłem przez ten środek tego pola. No trudno. Dobra, tu troszeczkę do tej strony dojedziemy. No ropa się tylko przechyla na prawo i na lewo. Właśnie to też jest fajnie zrobione, że takie to dosyć elastyczna jest ta ropa, że tak się przechyla na jedną stronę, zawsze trochę na drugą się przechyla. Nawet chyba jednej przyczepy całej nie zapełnimy tym. No ale trudno, jednak dosyć są pojemne, mogą być trochę mniejsze te przyczepy. Chociaż nie jest tak też źle.
Oprócz tego, że to dosyć małe pole, bo w porównaniu na przykład wam będziemy jechać ziemniakami, to wam pokażę, jakie tam jeszcze jest, są też pola. Nie są takie same małe pola, choć i to akurat jest dosyć fajne pole, malutkie. Studiony się tak zapada. Dosyć błoto tam, nie pryskaj na dobrze. Znowu brzuskę zahaczyłem. Bardzo fajne są te kolory, jak mówiłem. Ogólnie farmingo oryginalnie powinny być w 4 pory roku wgrane i tyle. Bo później znowu nie będzie pół roku, a... Chociaż myślę, że... Zaklinowałem się. Uj, zobacz ten kamień, tak trochę pojeździmy. Chociaż myślę, że w dziewiętnastce powinno być to szybko, przez tego autora, co zrobił do 17 tego seasona moda. Bo jednak to jest fajne wprowadzenie, mówiąc o takiej systematyczności grania, może nie grania, ale porządku i na gospodarstwie i dbanie o te zwierzęta, nie że nie mają nic w korytach i nadal żyją, tylko one później po prostu jakby zdychają te zwierzęta, bo nie mają wystarczającego pożywienia mają w korytach. I to akurat jest fajne w tym season, tylko jednym minusem jest takim, że te belki znikają, nie powinny znikać. Tak samo siana, trawy, kiszonki akurat nie znikają, nie zauważyłem się z tym. Ale zazwyczaj słoma znika po paru dniach, luzem jak nawet jest wysypana. Tu u mnie leży słoma 2 lata, się nic z nim nie dzieje. To trochę to jest dziwne też. No ale jeżeli jest za dużo tej strony na przykład, no to można też te sprzedać. Tylko za bardzo małe pieniądze, bo ta strona się... Jak na razie w farmingu to się naprawdę nie opłaca sprzedawać, bo ona jest dosyć tania. Choć w realnym życiu też jest dosyć tania, ale jeżeli ktoś ma większe dosyć ilości, no to się opłaca dosyć sprzedawać. A niektórzy mają tak no z 15-20 balotów i ją sprzedawają, no to się już trochę mało tej strony jest. Nie wiem czemu, ale u nas na wsi bardzo się dobrze opłaca u nas u rolników prasować swoją prasą na usługach. Dosyć z tego są dosyć duże pieniądze, bo płacisz 200 od jednego bolota. Tak u nas tak mniej więcej jest, pod 400 czasami podchodzą. Masz prasowany, on kasę bierze za każdego balota. Jeszcze takiego balota, który nie wyjdzie z prasy, jeszcze go sobie bierze do domu. Na gospodarstwie go sobie pewnie wyciąga i za to jeszcze... Ma trochę w bańkę nabija tych rolników, jak klasuje. Takie sprytasy. Pamiętajcie, cały czas tą gospodarkę, za chwilę pokażę, to ona się nie jest, to jest ta 98% ponad zakończona. Właśnie ta gospodarka. Gdzie tu bardzo fajnie wszystko wylatuje, ta animacja. Tu ziemniaki nosi już na taśmie składują, że one z tej taśmy nie wylecą. Tu powinno być coś zamontowane tak, taka jakby płatka, ona się powinna ściągać. Przecież ziemniaki nie wylecą, bo jeżeli się przychyli na jedną stronę albo drugą, to na pewno wylecą, to jest niemożliwe jak dla mnie. No ale to tylko jednak jest tylko gra, a nie realne życie. Bo na Annie to jest trochę inna rzecz chyba zrobiona, jak mi się wydaje. Chodzi, nie ma też tej belki, ale ona idzie do góry chyba, jak się nie mylę, czy coś takiego. Jakoś to tam jest zakładane. W życiu też nie miałem Anny, więc jestem znawcą, ale no jednak nie wylatują ziemniaki przy kopaniu. Też myślałem o właśnie o takiej... Kurczę, no ten kamień to mi też mnie denerwuje. Też myślałem, że zrobię taką też polską akcję w ziemniakach, taką z Anną, kurczę, też by było fajnie. Zobaczmy, bo jak nigdy mi się chce w ogóle grać w farmingo, bo czasami to tak, no wiecie jak to jest, się nagrywało, bo praktycznie no też się ich chciało nagrywać, czasami nie, ale trzeba było nagrać na ten odcinek do tych widzów. Żeby ci widzowie się utrzymali cały czas na tym kanale. Ja teraz podam na mieście około 10 ton, tak się nie mylę, coś takiego ma. Dosyć pojemna ta ropa jest. Już teraz jakbyśmy tamte zbiorni, to mieliśmy by 70-80%
Czyli było dosyć ciężko zmieścić to na jeden przejazd, bo jakbyśmy 80, tylko jakieś 70, 85% i mieliśmy były stówkę. Chociaż na raz by to jednak się może zebrało, bo tu dużo już nie ma do zbierania. Następna ścieżka będziemy paletować sobie ziemniaki, tak myślę, albo buraki zrobimy, zobaczymy jak to będzie, albo na przemian tak zrobimy. Bo naprawdę paletowanie to też jest dosyć fajna i gruba akcja. Chyba tutaj polecimy sobie tego ten kawałek. Już nie ma co. Nie, ja mam takie odczucie w farmingu, że brakuje mi takiego dosyć większego kombajnu samojezdnego do farmingu, bo są tylko takie pociągnik, a jednak by fajnie by wyglądała taka samojezdny ten kombajn jednak. Mam nadzieję, że to będzie jakiś farming, bo będzie jakiś nowy samojezdny, a nie tylko te Grimme i Grimme. Chociaż niektóre Grimme mi się naprawdę podobają, te kombajny ziemniaczane. Albo z ropy, bo ropa słynie też z takich kombajnów. Dobra. Nie, no nawet idealnie się przyczyłem, wam powiem. Bo dwa żonki zostaje, widzicie, mega jestem dopasowany, tak jak w Europie, kombajnie do buraków. Jak i tutaj właśnie w farmingu, raczej w tym do ziemniaków. Że to się tak fajnie przechyla, ten cały układ, że powiem, że on nie jest taki sztywny, tak jak w większości przypadkach jest, że jest taki dosyć sztywny ten układ zawieszenia z tyłu tych kombajnach, tylko że on się dosyć przystosowuje pod to wszystko. Zobaczcie. Wszystko jest tu opane z wyżej, tu jest niżej, to wszystko jest dosyć realnie, dosyć zrobione jak na farminga. Chociaż farming ma dosyć dużo konkurencji, ma teraz i musi iść z czasem i robić lepsze rzeczy. Dobra, tu weźmiemy tą resztkę i tutaj do góry już idziemy. Dobra, tu zabierzemy tą końcóweczkę i kończymy, za chwilę będziemy kończyć odcineczek. Naprawdę fajnie to jest, ta animacja tego wciągania tych ziemniaczków też jest dosyć fajna. Już teraz mieliśmy by 100%, jeżeli mieliśmy tamten jeszcze zbiornik, czyli praktycznie taka reszka by została. No ponad 10 ton będziemy mieć z tego pola. O, tutaj bardzo ładnie wszystko widać. Musimy trochę szerzej wziąć. 3 rzędy, nawet 4 musimy, no 3 weźmiemy, da rady, bo 4 to nie da rady. Tam ładnie wszystko idzie tam. Kurde, na 90% mamy praktycznie. Nie spodziewałem się takiego małego pola. To pole też było nawożone raz, jak się nie mylę. Dobra, tu staniemy sobie na polu, cofniemy ładnie. Będziemy sypać. Dobra, możemy wyłączyć. 9 ton i 160, no na pewno będzie ponad 10 ton, jakieś prawie 15. No to jest 14, 13 ton będzie też jakiegoś ziemniaków. Nie jest to też zły wynik. Jakie tam mijaki pozostawiane są. Tam, no, to tam jest do świni, no tam dzikich tam zostawiono, żeby mogły sobie zjeść. Naprawdę mega zestawy to są. Dosyć niezłe jak na farminga. Pani zaraz ziemniaków będzie? 80%. Wystarczyłaby to nawet jedna przyczepa. No ale tam nic się nie stało. Koguciki, plandekę założymy na jedną, tylko bo druga jest cała pusta praktycznie, bo tam nic się nie stało.
elektroniki tu zostawiamy, my jedziemy tylko z ziemniaczkami sobie pojedziemy. O, nie, tam idzie. Tutaj widzicie, tu ta strona też jeszcze nie jest ruszona, troszeczkę zrobiłem. Tutaj widzicie, te pole się aż rozciągam, od tamtego skrzyżowania idzie. My tu właśnie w prawo skręcamy, aż tam do dołu praktycznie. Więc trochę trzeba się dodać tym zestawem jednak. Widzicie, tam trochę tu piasku wywiało tak troszeczkę. Tu widzicie zboża. Są dosyć niezłe. Jak widzicie sami, też fajny las mi się udało trochę przy gospodarce. Samej zobaczcie, jak piękny las jak zrobiłem. Tak po prostu zrobiłem. Tu właśnie widzicie dwa wjazdy są do tego lasu z dwóch stron, tak jakby. Bo nie trzeba się dodać, żeby po to tam nie urwać. To jest fajne gospodarstwo, mi się udało tak zrobić. Tu trochę tam jeszcze pusto jest, tam widzicie, ale innego to mamy tak ładnie zrobione. Trzy silosy bin, tu jakieś tam. To jest gospodarstwo ze świniami będzie ustawione. Może tam no, przyczepię jedną odepnę, wam pokażę. Tu będą ziemniaczki pewnie składowane. Tu mam dosyć dużo, macie plac na maszyny. Aż ta łopata leży. Lobby boków. Jakieś takie rzeczy dekoracyjne. Tu jest syp zboża, tutaj jest napełnianie. Taka jednak wiatka tutaj ładnie. O, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Co drugie drzewko właśnie jest żółte albo zielone. Tu jest też ładne pole, dosyć niezłym terenem. Tu ta świniarnia. No powiecie, że do dupy trochę, bo te teksturki takie. Ale mówię, te gospodarstwo jeszcze nie jest skończone, a teksturki to jest praktycznie 2 minutki. Tu jednak trochę tu już się wymieni, że tak trochę to nowocześnie wyglądało to wszystko. Wiatka na jakieś zboża. Też fajne przejście macie. O, możecie tu sobie wejść. Na górze też możecie wejść, zobaczcie, pokażę wam jeszcze. Tu musimy wejść od tej strony i tu przejdziemy. O, widzicie, tu będziecie macie od pola jeszcze też wejście. Tu możecie też tędy wejść i patrz to, tu wchodzicie. Fajne zarąbiste schody macie, tu macie. Możecie sobie układać kostki, słomy, siana, no tam praktycznie słomy, bo siana to niepotrzebne jest dla świń, ale tam jakieś kostki albo słomy po prostu i tyle. Tam garaż jest serwisowy, duże miejsca macie na maszynki, tu też ładnie wszystko porozcierane. Tu mnie trochę problem z cofaniem, bo się tu mogę nie złamać. Chodzi mi się odbija też te punkty na tej blachach. Muszę po się złamać, żeby wykręcić tam przyczepą. I teraz stopniemy sobie tam. Każdy trzeba się trochę inaczej łamie jest. Tam umiem cofać, nie powiem, że nie. Dla mnie to nie jest problem cofać, ale. Tam też ci trochę przeszkadzają, nie będę ich zamykał. O tak, trochę tu połamimy ją. Dobra, trochę do przodu jeszcze. Cofniemy jeszcze, dobra. Musimy się cofnąć. A tam sobie złamałem tą przyczepę. Trochę to musimy tu złamać, żeby się zmieścić w wjazie na to. Tylko nie wiem, czy my tu dalej wjedziemy jeszcze tą szczepą, bo tu mamy też drzwi nam zawadzają. Dobra, to na linii tu wjedziemy. To my nie porem tu chyba później z wyjazdem jeszcze. Chociaż tu się wykręcimy, jeszcze trochę pocofamy. Żeby tu tak ładnie podbija się przygotować. Dobra, zobaczmy, możemy to po... Na tył to będzie sypać? Tak, na tył to możemy sypać. Kurde, trochę doszło, chciałem pojechać, a tu drzwiach się wymieścimy. Czekajcie, może sypem będzie szybciej. A sypem wysypiemy ziemniaczkę, trochę to tak dziwnie wygląda.
Dobra, koniec wysypywania osób, zamykaj się. Tam już jedno się tam nie poza ten, nie pozatykały te kury od tego sypu. Tak, czasem tam było do wyjazdu. Ale się udało. Widzicie, tu ładne zestawy mamy. A więc to, ja będę się do nich żegnał. Do następnego odcinka, trzymajcie się, no i cześć.